Suwalszczyzna, ziemia z bajki, a jej sercem są Suwałki. Śmieci w lesie? Ale siara! Powiem więcej, będzie kara. Śmieć w naturze długo znika. Wrzuć go więc do pojemnika. Do czarnego te zmieszane. W barwnych są segregowane. Plastyk, metal, do żółtego. To jest proste dla każdego. Pojemniki zielone są na śmieci szklane, ale ich nakrętki to śmieci zmieszane. Niebieski pojemnik to makulatura, gazety, zeszyty, karton i tektura. Trawa, resztki z kuchni w pojemnik brązowy. Z nich bowiem powstanie kompost ogrodowy. Śmieci w samochodzie nam się nie mieszają, bo nasze śmieciarki dwie komory mają. I nie ma znaczenia, śmieci dużo, mało, za odbiór zapłacisz nadal tyle samo. W tych rymach częstochowskich jeszcze jedna racja. Klucz do oszczędności to prosta segregacja. Powstanie Sejneńskie wybuchło, jak mówiłem, w tym samym mniej więcej czasie, kiedy próbowano też zorganizować coś w Kownie. Zmienić rząd ewentualnie, kiedy ta strona polska próbowała może znaleźć ludzi, którzy by poszli na współpracę z Polską. Więc jedni stwierdzali, że Powstanie Sejneńskie zaszkodziło tej sprawie. Ja myślę, że nie wiem, po prostu nie sądzę, że zaszkodziło zbytnio. No wiadomo, że teraz zalicza się Powstanie Sejneńskie do tego zwycięskiego powstania, tak samo jak powstanie chociażby wielkopolskie. Oczywiście to jest inna skala, zwłaszcza co do terytorium, sił użytych w tymże powstaniu. No tutaj jest trochę znaków zapytania, bo jednak zdecydowano się na wystąpienie zbrojne, z tym, że wyrażone przez ludność miejscową, zorganizowane przez miejscową ludność, wojsko regularne wkroczyło z pewnym opóźnieniem i już odparło jeden ze szturmów litewskich w późniejszym okresie, już po wybuchu powstania, potem po odbiciu Sejny, bo powstańcy zajęli Sejny, potem Litwini na krótko odbili Sejny, potem znowu powstańcy zajęli Sejny, potem znowu Litwini zaatakowali, ale już wtedy oddziały 41. Pułku Piechoty znalazły się w Sejnach. Taką kwestią dosyć otwartą jest to, dlaczego oddziały 41. Suwalskiego Pułku Piechoty wkroczyły dosyć późno do Sejn z pewnym opóźnieniem, mimo że powstańcy apelowali o posiłki wcześniej już. Tutaj winę zrzuca się na przełożonego wtedy majora Mackiewicza, bodajże jeszcze wtedy był majorem, generała Falewicza, który był komendantem twierdzy Grodnej, tutaj dowodził, że zbyt późno wysłał wojsko do Sejn. I nie wiemy, czy rzeczywiście tak było, że Falewicz z własnej woli, to nie sądzę, żeby tak zrobił. No ale to trzeba by troszeczkę badań, być może są jakieś źródła, które by potwierdzały, że rzeczywiście były jakieś rozkazy, by Wojsko Polskie, czyli 41. Suwalski Pułk Piechoty nie wkroczył do Sejn zbyt wcześnie, by nie doszło do otwartej walki regularnego Wojska Polskiego z oddziałami litewskimi. To się częściowo udało. Trzeba powiedzieć, że Powstanie Sejneńskie sięgnęło też na tereny potem przyłączone do Litwy, no chociażby do Kopciowa. Przez jakiś czas tam powstańcy jeszcze trwali do jesieni 1919 roku, no ale Kopciowo znalazło się jednak po stronie litewskiej. Mniej więcej ta linia rozgraniczenia po Powstaniu Sejneńskim przebiegała tak jak linia Fosza, marszałka Fosza, który w 1919 roku latem taką linię wytyczył i która została w miarę przyjęta
przez stronę polską. No, Litwini ustąpili w sprawie takich okolic Wisztyńca i Lubowa, ale to ustąpili tylko na kilka miesięcy, bowiem te część tych gmin, które, bo Wisztyniec to należał do powiatu wyłkowyskiego, natomiast Lubowo do powiatu kalwaryjskiego, i te okolice Lubowa i Wisztyńca należały do lipca 1920 roku do Polski, no a potem po roku, po właśnie wydarzeniach 20 roku zostały przyłączone do Litwy, no tak jak to przebiegała i ta linia demarkacyjna została wytyczona zgodnie z linią Fosza. No, mamy w źródłach, które tutaj są, mamy troszeczkę sprawozdań pierwszych urzędników, czy komisarza rządu polskiego na powiat sejneński, który wcześniej urzędował w Suwałkach, a w końcu sierpnia mógł wyjechać do Sejn. Mamy troszeczkę sprawozdań o tym, jak zaczynały funkcjonować urzędy polskie w Sejnach, co on tam budował, jak budował samorząd. No niestety brakowało ludzi. Pierwszym przewodniczącym Rady Miejskiej Sejn, czy prezesem Rady Miejskiej Sejn, był notariusz Leon Kałwajć. Ustanowiono też samorządy gminne, ale to też odgórnie, trudno było tam mówić o wyborach. Ludność zachowywała się różnie. Trzeba przyznać, że na pograniczu polsko-litewskim, to nawet w powiecie suwalskim, jeszcze w 1920 roku czasami nie udawało się wybrać do sądów polskich ławników, czy też rad gminnych, bo ci mieszkańcy z pogranicza polsko-litewskiego nie chcieli na przykład stosować polskich przepisów. Twardo mówili nie. Dopiero jakieś interwencje, powtórne wybory dawały jakiś skutek, przynosiły jakiś skutek, więc na przykład próbowano zorganizować sąd polski w Puńsku, ale się nie udało. On przestał istnieć bodajże już w 1920 roku, troszeczkę funkcjonował, ale po różnych zajściach. Najpierw, jeśli w konfliktach polsko-litewskich brano zakładników, kogoś aresztowano, Litwini na przykład kogoś aresztowali, no to Polacy w odwecie aresztowali jakiegoś działacza litewskiego. No, wypuszczano. Gorzej było w 20 roku. Tam już wtedy na przykład w Puńsku doszło do tego, że na wieści o tym, że kogoś tam rozstrzelano, no to Polacy rozstrzelali jakiegoś Litwina, więc to już doszło do takiego poziomu, no, niezbyt ciekawego, prawda, ten konflikt narastał. Więc w Sejnach zbudowano owszem administrację i sąd, i policję, i troszeczkę wojska było przez pewien okres, przecież 41 pułk piechoty, żołnierze kwaterowali w różnych miejscowościach powiatu sejneńskiego. Potem w 20 roku oczywiście odeszli, bo wybuchła wojna na nowo. Nasiliła się konflikt z Rosją Sowiecką, więc 41 Pułk Piechoty brał udział w operacji kijowskiej. Też no, to nastąpiła pewna stabilizacja, oczywiście już w 1920 roku, no, nie na krótko została przerwana przez okres ten ofensywy sowieckiej. Tu, jak wiadomo, w roku 20 wkroczyli do Suwałki, do Sejn Litwini, do Augustowa Armia Czerwona. No, trwało to stosunkowo krótko, bo około miesiąca, no, ale potem doszło do eskalacji działań wojennych między Polską a Litwą we wrześniu 1920 roku. Więc Sejny rzeczywiście na tym pograniczu funkcjonowały i rzeczywiście przedstawiciele, czy to powiatu sejneńskiego, czy środowiska, czy elita z powiatu sejneńskiego wielokrotnie jeździła do Warszawy, starała się, by Sejneszczyzna nie tylko została przyłączona do Polski, ale żeby też utrzymał się powiat sejneński. No i on trwał do roku bodajże 1925 czy 1926, potem został zlikwidowany i włączony do powiatu suwalskiego, bo był zbyt słaby ekonomicznie i wymagał rzeczywiście pomocy. Sejny, jeszcze trzeba powiedzieć, że też utraciły taki status ważnego miasta z tego powodu, że zlikwidowano diecezję sejneńską. Sejny przestały być siedzibą biskupstwa. Biskupstwo, przecież biskup zaczął urzędować w Łomży. Powstała diecezja łomżyńska, więc zlikwidowano diecezję sejneńską, która była, łączyła niejako tereny litewskie i tereny polskie. Skoro tereny litewskie odpadły tutaj od państwa polskiego, to i biskup Antoni Karaś, czy po litewsku Antanas Karosas,
wyjechał na Litwę wraz ze swoim otoczeniem bodajże 1 czy około 1 listopada 1919 roku. Chyba został zachęcony, powiedzmy tak, przez stronę polską, by to uczynił. Czy wrześniowa wizyta marszałka Piłsudskiego zmieniła coś w głowach Polaków, w ich poczuciu tożsamości? Myślę, że była ważnym wydarzeniem, bo utwierdziła to, że tu państwo polskie jednak przyszło. Że ono może być trwałe, bo jak powiedziałem, w czasie tej okupacji niemieckiej, kiedy państwo polskie już było, to jednak tutaj ludność często nie wierzyła. Zadawano pytania, tak urzędnicy odnotowywali, bo bywali na tych zgromadzeniach gminnych. A czy ta Polska będzie istnieć w ogóle? Co to za Polska? Wszystko jest tymczasowe. Tymczasowa rada, tymczasowy sąd i tak dalej, i tak dalej. Tu chcecie powoływać jakieś rady, a po co nam ta rada? To pieniądze trzeba płacić. My nie chcemy urzędników, niech urzędników opłaca polski rząd. Więc już wizyta, uwolnienie Suwalszczyzny spod okupacji niemieckiej było ważnym wydarzeniem. No przecież odeszły wojska niemieckie, które tutaj były, trzeba podkreślić, na wschodzie zwycięskie, prawda? W stosunku do Rosji, które zajęły na tyle lat te terytorium. Odsunięto to zagrożenie litewskie, chociaż pewności takiej nie było, no ale jednak Polska, Litwa to nie Polska, prawda? Polska była zdecydowanie państwem silniejszym, więc wizyta była niesłychanie istotna, bo nie tylko wśród elit była ta pewność, że tu przyszła Polska i ona będzie. Ziemia suwalska jeszcze pod okupacją niemiecką starała się to niejako utwierdzić w przekonaniu, że tu Polska będzie. Wskazywała na przykład, mówiąc o tym życiu codziennym, na to, że te nazwy ulic należy zmienić, bo wprawdzie Niemcy protestowali, na przykład jak Rada Miejska Suwałk nadała ulicy Kościuszki miano ulicy Kościuszki, prawda, z okazji którejś tam rocznicy złożenia przysięgi przez Tadeusza Kościuszkę na rynku krakowskim. Więc tutaj wizyta Piłsudskiego, który był nie tylko w Suwałkach, ale jeszcze i pojechał do Sejm, rzeczywiście utwierdziła wszystkich w przekonaniu, że te działania, te wyrzeczenia nie były daremne, że oto przybywa i wojsko, i najwyższy dostojnik państwowy do nas i teraz już tutaj rzeczywiście będzie Polska, mimo wielu, wielu tutaj zagrożeń, zwłaszcza, tak jak mówiłem, na Sejneńszczyźnie, gdzie tej pewności ciągle nie było, bo jednak trzeba powiedzieć, że Litwini no, uzyskali wsparcie angielskie na przykład w swoich działaniach i takiej, dlaczego? No to znów wielka polityka, dlatego że Anglicy wspierali tych wszystkich, którzy nie chcieli zbytnio osłabiać Niemców. No, Francja chciała osłabić Niemcy, Polska tak samo w jakiejś tam mierze, no a Anglicy, żeby nie wzmacniać wpływów francuskich na kontynencie, no to oni woleli, żeby te Niemcy jednak nie były aż tak bardzo słabe. Więc to miało swoją rolę zasadniczą, odgrywało. Ta państwowość polska no, różnie była postrzegana. Przecież pojęcie państwo sezonowe było używane i później, prawda? To nie tylko Benkart Traktatu Wersalskiego, tak samo. Więc tutaj rzeczywiście pojawienie się no nie tylko, powiedzmy, naczelnika państwa, ale i późniejsze wizyty i prezydenta Mościckiego musiały tutaj pozytywnie na ludność oddziaływać.